Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Witamy pana posła Łukasza Zbyńkowskiego, który przedstawi nam najnowsze informacje dotyczące sytuacji politycznej w kraju i sytuacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Omówi wydarzenia z ostatnich tygodni, dni. Ja ze swojej strony będę się starał też powiedzieć kilka słów w tym samym jakby kontekście na temat tego, co dzieje się w naszym mieście, jak ta sytuacja ogólnopolska rzutuje też na naszą tu lokalną scenę polityczną. W związku z tym, nie przedłużając, witam oczywiście wszystkie media, przedstawicieli prasy, telewizji i oddaję głos panu posłowi. Bardzo dziękuję i witam serdecznie na naszej konferencji. Proszę Państwa, w minioną sobotę odbyło się bardzo ważne wydarzenie na polskiej scenie politycznej, ważne myślę dla polskich Polaków. Otóż istotny krok w zjednoczeniu polskiej prawicy. Można było się spodziewać, że będzie to pod auspicjami silnego podmiotu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, ale bardzo ważnymi elementami są oczywiście Polska Razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, którzy byli sygnatariuszami tego porozumienia. Oczywiście wokół tego wszystkiego jest pełna współpraca zarówno z Solidarnością, jak i z Solidarnością Rolników Indywidualnych, klubami Gazety Polskiej i wieloma innymi stowarzyszeniami i organizacjami widzącymi podobne sprawy polskie i podobny program jednoczący polską prawicę, mający być wyrazem poczucia odpowiedzialności i troski za losy państwa, szczególnie dzisiaj, kiedy ujawnił się bardzo widocznie kryzys polityczny w Polsce. Te patologie, te różne niekorzystne działania rządzącej koalicji z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego były widoczne po efektach bardzo złych decyzji, ustaw i funkcjonowania, ale kropka nad i była uwidoczniona w nagraniach, które zostały ujawnione przez tygodnik Wprost, który wprost rzeczywiście pokazuje, jak rządzący, ministrowie, szefowie centralnych urzędów państwowych traktują podwładne jednostki, podwładne instytucje, jak traktują los Polski, budżet państwa i Polaków. Okazuje się, że dla partykularnej, bieżącej gry politycznej, po to, by utrzymać swoją partię przy władzy, po to, by nie dopuścić opozycyjnej partii do władzy, używa się budżetu państwa, używa się organów centralnych do tego, by stymulować pewne wydarzenia gospodarcze, finansowe do właśnie celów politycznych. To jest kompletne złamanie konstytucji wbrew ustaw określających funkcjonowanie tych instytucji i pokazuje się, że wszystko nie ma znaczenia poza po prostu dzierżeniem stołków. Tych rozmów jest wiele i pokazują, że to nie jest jednostkowy wypadek, że to nie jest wybryk tego czy innego polityka, ale że to jest myślenie tego rządu, który spina premier Donald Tusk. Wszystko wskazuje z tych nagrań, że było to w interesie i za aprobatą Donalda Tuska, ale nawet zakładając najlepszą, najładniejszą dla niego wersję, że po prostu nad tym nie panuje. Jego ministrowie robią prywatę z różnymi konstytucyjnymi organami centralnymi, to i tak jest to kompromitujące, jest to powód do podania się do dymisji, przyspieszenia wyborów i powołania na czas wyborów, na czas organizowania i administrowania Polski rządu technicznego, żeby Polska poprzez ważne, istotne wybory była w rękach odpowiedzialnych. Widać ewidentnie, że dla zakłócenia demokracji, dla zakłócenia podjęcia decyzji wyborczej przez Polaków, byli gotowi zadłużyć Polaków poprzez podatek inflacyjny. No przecież rozmowa pana ministra Sienkiewicza, który wprost przyznaje jako minister spraw wewnętrznych, że właściwie państwo polskie to jest fikcja i że to jest teoria, który prosi o to, by w razie czego dodrukować pieniędzy, żeby jakoś lepiej wyglądała sytuacja Polski, chociaż inicjatywy gospodarcze tego rządu to, jak on to określił, no nie wypał, ale nie będę powtarzał jego słów.
powoduje, że Polacy mieli za takie utrzymanie się przy władzy, za taką akcję wyborczą zapłacić podatkiem inflacyjnym. Dodrukowanie pieniędzy to nic innego jak 100 zł, które każdy z Polaków ma w kieszeni, po dodrukowaniu pieniędzy jest warty mniej. 80, 70, 60 zł. Na tym to polega. To tak jakby masowo 38 milionów Polaków taką jedną decyzją okraść. Taki był sens tej rozmowy. To jest skandaliczne. W żadnej cywilizowanej demokracji na Zachodzie takie osoby by się nie otrzymały. Tutaj mamy do czynienia, że premier uważa, że nic się nie stało i że jeszcze jest zakładnikiem tych osób, chroniąc ich mimo wszystko. Mało tego, wysyła służby podległe jemu bezpośrednio do redakcji, która ujawnia takie skandaliczne rozmowy. Proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia w państwie prawa, w państwie demokracji. My przez ostatnie 25 lat śmieliśmy twierdzić, że takim państwem jesteśmy. Wydarzenia ostatnich dni naprawdę poważnie dają podstawy do tego, by w to wątpić. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość jest za przyspieszonymi wyborami, za powołaniem rządu technicznego, żeby zarządzanie Polski na ten okres wyborczy był w odpowiedzialnych rękach. No i ewidentnie trzeba zmienić rząd, który tak gra losem Polaków, tak gra finansami Polaków. Między innymi dlatego przyspieszyły te wydarzenia zjednoczenie prawicy, bo widać ewidentnie, że prawica musi przejąć ciężar i obowiązek ratowania Polski, że musi być zjednoczona, że partykularne interesy, ambicje muszą naprawdę zniknąć i mimo, że sami byliśmy świadkami, jak ciężko to szło, że sobota przyniosła bardzo pozytywny efekt. I cieszy mnie to, że też mówię o tym w Grudziądzu, w mieście, gdzie taki proces też nastąpił. Tutaj też mieliśmy wielu polityków, wiele ambicji. Historia i przeszłość pokazywała, że mogło to prowadzić do niekorzystnej rywalizacji, niesłużącej tak naprawdę sprawie, w której myślę wszystkie osoby tutaj nazywające się szeroko pojętą prawicą służą. I teraz my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jest to pełne porozumienie Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Grudziądza, wielu innych organizacji mniej lub bardziej zakorzenionych w Grudziądzu. Się chcą jednego, odsunąć złe rządy zarówno w kraju, jak i w mieście Grudziądzu, gdzie mamy niestety zarówno podobną patologię, podobne złe rządy w skutkach dla mieszkańców tego miasta, jak i podobne mechanizmy. Próba robienia zadłużenia, które będą spłacali mieszkańcy Grudziądza, po to tylko, żeby lekko, łatwo i przyjemnie przejść przez wybory. Myślę, że w ten sposób tak przejdę i oddam głos panu prezydentowi Wiśniewskiemu, po to, żeby powiedzieć właśnie o tych sytuacjach grudziąckich, bo one mają jakby kalkę, chociaż oczywiście w znacząco mniejszej skali, ale równie boleśnej dla mieszkańców Grudziądza, jak to, czego jesteśmy świadkami na szczytach władzy naszego państwa i do czego my, jako ludzie odpowiedzialni, chcemy przeciwdziałać. Bardzo proszę. Dziękuję. Oczywiście, proszę Państwa, my żyjąc tutaj w Grudziądzu i odbierając czy słysząc te informacje, te przekazy na temat tego, jak do problemów gospodarczych, ale również jak do Polski, z jaką pogardą do Polaków i wyborców podchodzi władza na szczeblu centralnym, no bez trudu potrafimy odnaleźć różnego rodzaju przykłady również tutaj na dole. Tu była mowa o okradaniu poprzez drukowanie pieniędzy. No niczym innym nie jest to, z czym mamy obecnie do czynienia, czyli zaciąganie tuż przed wyborami kolejnego 70-milionowego kredytu, gdzie nawet się już nie ukrywa, że on ma jakiekolwiek podstawy do tego, żeby cokolwiek zainwestować, wybudować, zmienić, stworzyć miejsca pracy, to już się nawet tego nie mówi. Nie jest to po prostu kredyt, który ma do wyborów ukryć stan, prawdziwy stan finansów. Miasto w tej chwili ma około 230 milionów złotych kredytu, do tego dochodzi 70 kolejnych. Przy czym trzeba pamiętać, że Grudziądz od kilku lat ma coraz mniejszy potencjał dochodowy. To miasto jest w coraz mniejszym stopniu wypłacalne, a w coraz większym stopniu obciążone wydatkami tak zwanymi sztywnymi, których z dnia na dzień nie da się ograniczyć i po to między innymi, żeby obsłużyć dotychczasowe długi, żeby dokonać wykupu
obligacji, żeby można było, żeby za kilka miesięcy we wrześniu czy w październiku nie stanąć przed perspektywą, że nie będzie z czego wypłacić pieniędzy nauczycielom, urzędnikom, całej sferze, miejskiej sferze budżetowej, bo to bierze się kolejne 70 milionów, licząc na to, że w ten sposób uda się jakby spacyfikować to społeczne niezadowolenie, które musiałoby nastąpić, gdyby została ujawniona prawda o rzeczywistym stanie finansów miasta i o tym, że Grudziądz pod wielu aspektach jest miastem bankrutem, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. I to jest, to myślę, jest jeden z przykładów. Ale była tutaj mowa też o tym, czy premier wiedział, czy nie wiedział o tych sprawach, które ujawniły taśmy. No moim zdaniem jest to niemożliwe, aby nie wiedział, ponieważ pamiętajmy, że te nagrania nie zostały dokonane tydzień temu, dwa tygodnie temu czy miesiąc temu. One zostały dokonane na przestrzeni półtora roku i co więcej, wiele rzeczy, o których w tych rozmowach jest mowa, one się już stały. One już się stały. Zostali powołani, tam jest mowa o pewnej polityce personalnej, prawda, o powoływaniu jednych, odwoływaniu drugich i też o zmianie ustaw i ten proces już pod jakby kontrolą i zawiedzą premiera przez te półtora roku, czy przez ostatni rok się dokonał. W związku z tym nie dajmy się zmanipulować, że jest to wybryk jednego czy drugiego ministra. To jest po prostu strategia zachowania i postępowania wobec państwa Platformy Obywatelskiej. I tutaj często się mówi o prawica, lewica, prawda i tak dalej. To często, te różnice są często sprowadzane do poglądów wyłącznie gospodarczych. Otóż te różnice są głębsze. To między innymi, co różni prawicę od tego typu rządów jak Platformy Obywatelskiej, to jest to, że to jest nasze podejście do państwa, do powinności władzy, do obowiązków wobec obywateli i ten proces zjednoczenia, o którym mówimy, ma przywrócić w Polsce właśnie rządy ludzi, którzy tak rozumieją politykę jako obowiązek i powinność wobec obowiązek wobec narodu i państwa. I miejmy nadzieję, że najbliższe wybory, zarówno te samorządowe, jak i za rok parlamentarny, lub może wcześniej, do tego doprowadzą. No i rzecz pozytywna, bardzo dobra, myślę, że jest to jedna z lepszych wiadomości w polskiej polityce w ostatnich miesiącach. To jest decyzja o jednoczeniu się prawicy. To znaczy, że świadomość również wśród polityków tego, że Polsce potrzebny jest ratunek, że Polsce potrzebny jest inny rząd, jest coraz powszechniejsza. No i tu jakieś jednostkowe ambicje, jak widać, ustępują przed poczuciem odpowiedzialności za państwo. Te ostatnie, ten podpisanie porozumienia z Prawa i Sprawiedliwości z tymi mniejszymi partiami jest moim zdaniem dobrym krokiem do kolejnych, jakby kolejnego skupiania się prawej strony sceny politycznej. No i cieszę się ogromnie, że w Grudziądzu jakby widzieliśmy ten proces, czy potrzebę czegoś takiego od długiego czasu, że zaczęliśmy rozmowy właśnie nie od personaliów, nie od ambicji, nie od tego, kto kim ma być, ale od tego, co chcemy osiągnąć, co jest naszym celem. No i dzisiaj na drodze tego jednoczenia, nie tylko ruchu dla Grudziądza i Prawa i Sprawiedliwości, ale również innych ugrupowań, sił, stowarzyszeń, jesteśmy dzisiaj już bardzo daleko, zaczynamy tworzyć wspólne listy do Rady Miejskiej, mamy jednego wybranego
kandydata na prezydenta Grudziądza i myślę, że to również przyniesie nam za kilka miesięcy bonus w postaci dobrego wyniku wyborczego i zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście. Dziękuję, że są jakieś pytania. Kto na tych listach oprócz Ruchu dla Grudziądza i Prawa i Sprawiedliwości jest? Na tych listach, które tworzycie Państwo do samorządu? To znaczy, no, te listy nie są jeszcze gotowe. Znaczy nie. Chodzi mi personalnie, tylko kto tam jeszcze z Wami, że tak powiem, sprzyja Wam, że tak powiem? No, rozmawiamy z różnymi środowiskami, tak jak tutaj było wymienione, chociażby kluby Gazety Polskiej, prawda, i tak dalej. No teraz po tym porozumieniu Solidarna Polska, czy... Ja nie mówię o Górze, że tak powiem, mówię o Grudziądzu. No ale również w Grudziądzu tak będzie. I myślę, że tutaj swoich kandydatów mamy, przynajmniej zgłaszają chęć przedstawienia swoich kandydatów, my to przyjmujemy. Zgłasza również Solidarność Grudziądzka, która będzie, gdzie której kandydaci będą kandydowali z naszych list. Nie ukrywam, że prowadzimy też od dłuższego czasu rozmowy z Nową Prawicą, z tą lokalną, która tutaj jest. Jeżeli tylko będą otwarci i wyrażą taką wolę, a jednocześnie no, uzgodnimy to jeszcze, co nas różni, głównie w pewnych gospodarczych poglądach na przyszłość naszego miasta, to też nie ma przeszkód, żebyśmy, i myślę, że do tego w końcu dojdzie, żeby przedstawiciele tego ugrupowania też na naszych listach mogli się znaleźć, ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy tu w trakcie rozmów i szukamy porozumienia maksymalnie szerokiego, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, no, po prawej stronie sceny politycznej, ponieważ no, nie chcemy tworzyć czegoś, co na zasadzie kochajmy się, no, zacierałoby też naszą tożsamość. My do współpracy jesteśmy gotowi z każdym. Natomiast czymś innym jest.